Gdyby ta informacja przekazana przez ministra rozwoju Piotra Nowaka potwierdziła się, polityczna decyzja została podjęta. Oznaczałoby to przełom w batalii o środki na Krajowy Plan Odbudowy. Być może to jest na dniach, być może to się przeciągnie tydzień, dwa. Minister Nowak bazuje na rozmowach, które odbył z unijnymi komisarzami na marginesie oficjalnych spotkań. Ja wolę nie rozbudzać oczekiwań. Koledzy ministra z rządu, będący blisko premiera Mateusza Morawieckiego, zalecają ostrożność. Pan minister Nowak bezpośrednio akurat nie uczestniczy w negocjacjach. Jestem wstrzemięźliwy, bo już było wiele takich zielonych świateł. Zatwierdzenie przez Brukselę Krajowego Planu Odbudowy byłoby ważnym krokiem do uruchomienia pieniędzy dla Polski, ale nie byłoby jeszcze równoznaczne z wypłatą środków. Chodzi o 36 miliardów euro na odbudowę gospodarki po pandemii. Część tej kwoty, 24 miliardy euro, to granty, reszta, około 12 miliardów, to pożyczki. Akceptacja KPO i wypłata środków zostały wstrzymane m.in. ze względu na funkcjonowanie, wbrew orzeczeniu TSUE, Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Pojadę też jutro do Brukseli, żeby jakby dopiąć sprawę polskich pieniędzy. Ta wczorajsza zapowiedź lidera Platformy i dzisiejsze oświadczenia jego partyjnych kolegów. To politycy Platformy Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem walczą o pieniądze dla Polski. Wywołały spore emocje. Rządzący uważają, że Donald Tusk wie, że KPO zostanie wkrótce zaakceptowane i chce się podpiąć pod nie swój sukces. Jeżeli ten człowiek mówi, że jedzie do Brukseli, żeby dopiąć finansowo pewne sprawy, to ja państwu oświadczam, że to jest hipokryta. Naprawdę hipokryta, absolutny hipokryta. Nieoficjalne informacje o rychłej akceptacji KPO zbiegają się w czasie z zaplanowanymi na jutro pracami nad łącznie 5 projektami dotyczącymi Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej. Zapewne nie bez znaczenia jest także trudna sytuacja Polski w kontekście ponad 2 milionów uchodźców z Ukrainy. Chcielibyśmy, żeby bazą działań legislacyjnych był projekt prezydencki. Projekt prezydencki zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i przeniesienie pracujących tam sędziów w stan spoczynku lub do pozostałych izb. Projekt nie rozwiązuje jednak kwestii powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa. Projekt prezydenta może być projektem wiodącym. Po wprowadzeniu naszych poprawek gwarantuje uruchomienie środków z KPO. W projekcie prezydenckim dostrzegamy pewne wady i chcemy o nich rozmawiać. Między Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry i PiS trwa w tej sprawie gorąca linia. W sejmowych kuluarach można usłyszeć, że ceną za poparcie projektu prezydenta mógłby być m.in. powrót do rządu polityka Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego. Wszystkie decyzje personalne należą zawsze do liderów Zjednoczonej Prawicy. Nie byłbym zaskoczony, gdyby w najbliższych dniach jakieś kolejne zmiany się pojawiały. Janusz Kowalski słynie z mocnego antyunijnego języka. Do lutego zeszłego roku był wiceministrem aktywów państwowych. Dariusz Ociepa, Wydarzenia.